Słoneczku pięknym. Ale jesteś cieplutki, plejciuś. Ale jesteś cieplutki, wygrzany pieseczek, tak. Na słoneczku, tak. No dobry ryjek, tak. No tak, łapeczki, tak. Dobry. No kochany plejciuś. Słuchajcie, aż jest ciepły od tego słoneczka. No tak, to jest takim dzielnym pieskiem. Tak, piesek dzisiaj jedzie na szczepienie. Tak, plejciusiu. Jesz? Nosku mój brylantowy. No śliczny masz ten nosek, jak węgielek. Piękny. Dobrym pieseczkiem jesteś, tak. Kochaną małą wiewióreczką, tak. No, plejciuś musi mieć wszystkie aktualne szczepienia, oczywiście, żeby mógł z nami wyjechać do Chorwacji. Widzicie, jak mu się nosek błyszczy? Nie wiem, słuchajcie, czy to widać, ale no zobaczcie, jaki ten nosek jest śliczny. Tak. Dobra, już ci pani nie będzie przeszkadzać. Wygrzewaj się tak. No tak. W jednym z ostatnich filmików pokazywałam Wam prezenty, które kupiłam dla dzieci na Dzień Dziecka. I między innymi pokazywałam Wam ten prezent dla mojego syna. To jest, wiecie, takie unikatowe Lego dla kolekcjonerów, bo to jest Lego z gry, którą mój syn przeszedł. I słuchajcie, to Lego jest 18+. Mój syn ma 11 lat i zobaczcie, ma 1200 klocków. No i zobaczcie, jak wygląda instrukcja, jak po prostu taka
Zobaczcie, wielka książka. Ale on naprawdę bardzo lubi składać Lego. Zobaczcie. Ja nie wiem, czy bym, słuchajcie, to złożyła, wiecie? Jemu to zajęło chyba 2,5 dnia. I zobaczcie, jest gotowe. Zaczynając od tej całej podstawy. Nogi. Tutaj, o, zobaczcie, ta szyja taka, tak jak tu. No i góra, tak jak na obrazku. Więc musimy teraz znaleźć konkretne, słuchajcie, miejsce na tą świetną budowlę, bo jest dość spora, ale pomyślimy i znajdziemy jakieś fajne, fajną miejscówkę, także Lego złożone. To jest żyraf, jakby co. Tutaj na półmisku mam już przygotowany pomidorek malinowy, pokrojony. Tutaj obok jest ogórek małosolny i tutaj będę miała jeszcze oliwki. Zobaczcie, to jest taki wielki słoik i zobaczcie, jakie one są. Zobaczcie, jakie one są ogromne. Więc jeszcze przetransportuję tutaj oliwki. O, i myślę, że teraz będzie idealnie. A do tego jeszcze będą świnki w kocykach. Teraz już wyjęłam z piekarnika cieplutkie świnki w kocykach. To są paróweczki zawinięte w ciasto francuskie. Zobaczcie, to jest, słyszycie, jakie to jest wszystko fajne, chrupiące. Więc przekładam na talerzyk. Do tego, słuchajcie, ketchup. I właśnie te dodatki, które tam Wam pokazywałam przed chwilą. I kolacja gotowa. Tutaj, słuchajcie, zostało mi troszeczkę ciasta, a nie miałam już parówek, więc tutaj, zobaczcie, w środek włożyłam sobie salami i szybko i ser. Cuda można tutaj, słuchajcie, do środka wkładać. Fajnie Wam się to upiecze. Zobaczcie, pokażę Wam może ręką. Fajnie tutaj widać te warstwy. Dobra, uciekamy jeść. Życzcie nam smacznego.
witam się z Wami z samochodu, a jednocześnie żegnam, ponieważ jadę do pracy. Mamy w 7:30, znaczy 19:30, ja na 20:00 mam na nocną zmianę. Słuchajcie, zrobiłam sobie ten szybko rozświetlacz. Fajnie wygląda. Wiecie, żeby tylko z nim nie przesadzić, żeby się nie świecić za bardzo, ale fajny taki daje błysk delikatny, więc ja ruszam i widzimy się w kolejnym filmiku. Buźka, pa!